nazywam się Tomasz Olchawa i witam Cię w podcaście More Than Training. Wraz z moimi gośćmi rozmawiam na tematy związane z treningiem, dietą, fizjoterapią oraz aspektami psychologicznymi w sporcie. Gościem dzisiejszego odcinka Jakub Maurycz. Dietetyk, szkoleniowiec, osoba, która promuje zdrowe odżywianie w całej Polsce. Założyciel poradni BeWell by Maurycz oraz centrum szkoleniowego Maurycz Training Center. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy badaniach krwi, czym jest neurodietetyka, co jeść, a czego nie jeść i w jaki sposób prosto skomponować swoją dietę, to zapraszam Cię do tego odcinka. Witam serdecznie Ciebie, Jakub, w moim podcaście More Than Training. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i witam też Ciebie, Tomku. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, że znów tak jakby mamy okazję porozmawiać, bo gdzieś tam już wcześniej, w 2014-15 roku się widywaliśmy na Twoich szkoleniach. Tak czy siak, dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że możemy chwilę porozmawiać. Mi również. Tak naprawdę zawsze korzystam z każdej okazji do tego, aby podzielić się wiedzą z naszymi słuchaczami. Także niezależnie od źródła, czy to jest rozgłośnia radiowa, czy telewizja śniadaniowa, czy podcast. Czym jest dla Ciebie słowo profilaktyka, słowo prewencja w kontekście zdrowia? Wiesz co, tak ujmując to w sposób lakoniczny, chyba po prostu nie kopaniem studni wtedy, gdy się pali. My powinniśmy być przygotowani na wszystkie elementy, które mogą nas spotkać na drodze. I bywa i tak, że jak sam pewnie wiesz, masz do wyboru aktorów, sportowców i tak dalej, i potem nagle dowiadujesz się, że facet, który zawijał kupę pieniędzy za aktorstwo w filmach, który ma kilka medali olimpijskich i tak dalej, nagle po prostu samobójstwo, depresja i tak dalej, tudzież nowotwór albo choroby serca. I się zastanawiasz, jak to? Przecież facet, sportowiec, wysportowany, krata na brzuchu, no zero tkanki tłuszczowej, pewnie jego nawyki żywieniowe też są świetne i nie ma absolutnie żadnego kłopotu związanego z funkcjonowaniem, a tutaj nagle o taki klops. Więc no, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dla bardzo wielu osób kwestie dotyczące naszego stanu zdrowia nie mają tylko pięknego opakowania. Trzeba mieć też to tak zwane piękne wnętrze i nie mówię tutaj o tym, żeby być dobrym, empatycznym i tak dalej, pomocnym. Chodzi po prostu o to, aby nie tylko był super skład ciała, ale także, aby wszystkie procesy fizjologiczne były zharmonizowane. No myślę, że możemy mnożyć tak naprawdę osoby. Zobacz, że przecież aktor, który grał, nie pamiętam jak się facet nazywał, ale ten, który grał Czarną Panterę w Avengersach też. Facet 38 lat, krata na brzuchu i tak dalej, bum, informacja, że facet nie żyje, bo nowotwór jelita grubego od 4 lat go zjadał. I prawie nikt o tym nie wiedział. Więc no, to są takie elementy, które warto jest chyba pokazać, że nie wszystko złoto, co się świeci po prostu. Stąd profilaktyka to nie tylko zachowanie odpowiednich elementów higieny życia, czyli wszystkie rzeczy dotyczące wysypiania się, zmniejszania ilości używek, które my dostarczamy do organizmu w formie alkoholu, tytoniu i pozostałych, ale także kwestie dotyczące tego, jak my możemy właśnie zadbać o podstawowe, najważniejsze elementy, jak nawadnianie, sen i pozostałe. Bardzo duży procent słuchaczy tego podcastu to osoby w wieku 20 do 30 lat. W ostatnim czasie obserwuję wzrost świadomości, jeżeli chodzi o działania prozdrowotne oraz o podejmowanie jakichś działań w kontekście badania swojego organizmu. Jakie ty badania byś polecił osobom właśnie mniej więcej w tym wieku 20, 30, 35 lat? Wiesz co, kwestia rozchodzi się nie tylko o same badania, ale tak naprawdę o kwestię wywiadu żywieniowego. Dlatego tak jak wcześniej mówiłem o dobrym dietetyku, no to teraz nieskromnie polecę siebie i moją ekipę, tak, czyli BeWell, cała nasza poradnia dietetyczna. My bardzo mocno bazujemy na tych wynikach badań przeróżnych naprawdę, bo niekiedy to są standardowe wyniki morfologiczne, czasami to są badania moczu, czasami kału, mikrobiomu, kwestie dotyczące tych testów oddechowych, wodorowo-metanowych w kontekście SIBO i tak dalej. Natomiast przede wszystkim trzeba też umieć z pacjentem rozmawiać i bardzo wiele osób, pomimo faktu tej rosnącej świadomości na temat stanu zdrowia, o której wspomniałeś, niestety duża część osób nie ma pojęcia, że niedoczynność tarczycy, Hashimoto, depresję, bezsenność, spadki poziomu energii, cukrzycę, insulinoporność, że to jest wiele stanów, które można przy pomocy dietoterapii nie tylko zaleczać, czyli leczenie objawowe, które uwielbia medycyna konwencjonalna, ale po prostu wyleczyć, czyli tutaj mówimy o podejściu przyczynowym. Tak samo jak w kontekście chorób skórnych, jak trądzik, cera atopowa, cera łuszczycowa i tak dalej.
Łupiesz, wszystko po kolei. Więc wywiad, wywiad, wywiad i jeszcze raz wywiad, dlatego że bardzo wiele informacji pojawia się po prostu w ramach rozmowy z pacjentem. No i tak jak to pani profesor Magdalena Gus, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli pani, która w czasach liceum dbała o moją edukację z języka polskiego i chyba w bardzo dużej mierze dzięki niej właśnie jestem tu, gdzie jestem, powiedziała, że wy jako przyszli lekarze i osoby ogólnie związane ze zdrowiem przede wszystkim musicie umieć ładnie się wysłowić, ładnie coś napisać i komunikować się z pacjentem. No i tak mi to zostało chyba do tej pory, że jednak ta rozmowa jest najważniejsza. Natomiast wracając do twojego pytania, czyli tych wyników badań. Jednym z podstawowych i super tanich wyników jest po prostu morfologia z rozmazem. To jest badanie, które na NFZ powinniśmy dostać, bo należy się tam na, bo to należy nam się to jak psu zupa. I to jest badanie, które nawet jeżeli nie dostaniemy z refundacji, to kosztuje około od 8 do 12 zł, więc to nie jest naprawdę jakiś majątek. A w morfologii z rozmazem znajdziemy naprawdę bardzo, bardzo wiele istotnych informacji. Można powiedzieć to samo, co Dexter Morgan w tym serialu Dexter, czyli krew nie kłamie. I faktycznie bardzo wiele elementów stanu zdrowia, które na tę chwilę już kuleją, ale my jeszcze ich nie odczuwamy, one są widoczne właśnie w takich badaniach morfologicznych. Więc można by powiedzieć, że morfologia krwi to jest badanie, które kosztuje tak niewiele, a dostarcza tak wiele informacji jednocześnie. Więc zaczynając od samej góry mamy WBC, czyli white blood cells, czyli białe ciałka krwi, leukocyty. To jest część naszego układu krwionośnego, która odpowiada za po prostu odbicie lustrzane naszego układu odpornościowego. Fakt, układ odpornościowy jest też bardzo złożonym tworem i nie tylko na podstawie probiotyków, witaminy D czy białych ciałek krwi możemy o nim coś jednoznacznie powiedzieć. Natomiast u dużej części pacjentów, jeżeli widzimy tak zwaną leukopenię, czyli te białe krwinki są bardzo mocno skierowane do lewej strony, czyli blisko 4000 komórek bądź poniżej, to niestety wiemy, że nasz układ odpornościowy od długiego czasu jest albo mocno wyjałowiony, albo mocno przeciążony, albo od długiego czasu też właśnie zwalcza jakąś infekcję i to może być chociażby choroba autoimmunologiczna, ale to może być również jakieś wyczerpanie, kilka solidnych infekcji, które pojawiły się po prostu no tak rokrocznie, albo po prostu też jedna za drugą. Z drugiej strony jest dosyć groźna leukocytoza, czyli stan właśnie nadmiernego pobudzenia naszego układu odpornościowego. Czyli tam wtedy te białe krwinki idą powyżej 7, 8, 9 tysięcy, no ale to jest tak zwana leukocytoza subkliniczna, czyli taka, którą jeszcze lekarz najczęściej kolokwialnie mówiąc olewa. Dopiero kiedy wyjdziemy poza ten zakres, typu 12, 13, 15 tysięcy, no to wtedy mówimy, o jest infekcja, jest źle, prawda? Natomiast co to wskazuje? Wskazuje to na to, że faktycznie jakaś bieżąca infekcja, jakieś bieżące pobudzenie układu odpornościowego ma miejsce. I teraz krytycznie ważnym elementem jest poruszenie w trakcie konsultacji tego, dobra, czy pan, pani czuje się teraz chora, tak? Czuje pan jakiś, nie wiem, podwyższony stan podgorączkowy, czy czuje pan, pani, że łamie w kościach, że jest taka utrata energii, że zaraz pani wyląduje w łóżku, czy jest coś może z górnymi albo dolnymi drogami oddechowymi, czy jest jakiś dyskomfort w oddawaniu moczu, tak? Czyli piecze, ta cewka moczowa, jakieś tam wydzieliny, śluzy i tak dalej się pojawiają. Jeżeli pacjent powie, że nie, jest taki mocno zdziwiony, bo od dawna nie chorował, nie czuje się też osłabiony, to możemy powiedzieć, że no to jest też niepokojąca informacja. Z tego powodu widzimy, że w organizmie z jakiegoś powodu ten układ odpornościowy jest nadmiernie rozbudzony. Więc to może być alergizacja, to może być alergia natychmiastowa, czyli ta IgE zależna, albo opóźniona IgA, IgG zależna, związana właśnie z przesiąkliwością bariery jelita cienkiego oraz dysbiozą na poziomie jelita grubego, chociażby. To mogą być także choroby autoimmunologiczne, czyli bardzo wielu pacjentów nie wie po prostu, że ma chorobę Hashimoto, że ma jakąś chorobę Gravesa-Bassetowa, która się rozwija, czy ma papuzicę, tak, sarkoidozę, czy ma toczeń, tak, tego typu stany chorobowe, no to niestety bardzo często pacjent dowiaduje się w momencie dopiero, kiedy ktoś mu o tym powie. Zresztą, o czym my tutaj rozmawiamy, słuchaj, 10% kraju, czyli około 4 milionów ludzi ma cukrzycę typu drugiego, która wynika po prostu no, z nawyków życiowych najczęściej, tak? Czyli co chwilę fast foody, papierosy, alkohol, ciastka i tak dalej, po prostu objadanie się nadmierne, tycie, powoduje, że w końcu ta trzustka wywiesza białą flagę, no i wyspy beta trzustki mówią, dobra, no ja już nie mogę wytwarzać tej insuliny, prawda? 10% osób ma cukrzycę typu drugiego, a z kolei 5 milionów osób jest w stanie przedcukrzycowym, czyli już w tej cukrzycy tak naprawdę jedną nogą siedzi. I to są osoby, które też mają nadwagę, mają otyłość, mają przewlekły stan zapalny. Ta glukoza u nich jest na poziomie powyżej 100 jednostek na starcie, czyli na czczo, i prawie pod 200 rośnie po spożyciu posiłku. No więc zobacz, powiedzmy 4 miliony osób plus minus, tak? Plus 5 to jest już 9. I teraz pytanie, ile jest osób insulinopornych? Szacuje się, że co drugi, co trzeci człowiek nie jest w ogóle świadomy swojego stanu chorobowego. A biorąc pod uwagę proste statystyki i definicje,
Czyli, że insulinooporność to przeenergetyzowanie komórek, w związku z czym po prostu zaczynasz nabierać nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, a statystycznie około 70% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce ma nadwagę bądź otyłość, no to tak naprawdę wiemy, że taką insulinooporność i ogólnie zmiany dotyczące zaburzenia gospodarki węglowodanowej, takie stany insulinoopornościowe, przedcukrzycowe, cukrzycę, no jest tak lekko licząc około 15-20 milionów ludzi w Polsce. Więc o czym my tutaj mówimy, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą świadomości do badania się samoistnie, gdzie w Polsce jednak jest taka tendencja, ja ją tak przynajmniej widzę, że to jest siara badać się, bo zaraz ktoś powie, że ty jesteś hipochondrykiem i tak dalej, wymyślasz sobie, no zresztą też nie brakuje właśnie dietetyków, zarówno tych i po studiach, i po szkoleniach, i tych, co się bardzo mocno legitymują tym nurtem evidence-based medicine, a no sorry, ale tak bez ogródek są to po prostu niewydarzone ćwoki z wysokim ego. To te osoby niestety bardzo często zatrudniają się właśnie w takich chałupniczych formach typu dietka za stówkę, za dwie stówki, kopiuj, wklej, w diecie serek wiejski, jakieś serki dmuchane azotem, Coca-Cola i tak dalej, jakieś inne napoje gazowane. No więc jest tam po prostu wszystko. To nie ma żadnego podejścia jakościowego, żadnego wywiadu, żadnej interpretacji wyników badań, a po prostu jest tam po prostu, wiesz, taśmociąg, nie? Więc no, w kontekście tych badań myślę, że sama morfologia dałaby tutaj naprawdę wielu osobom taki punkt do odniesienia. Natomiast dlaczego wspomniałem, że morfologia z rozmazem? Dlatego, że my jak widzimy nawet te białe ciałka krwi od 4 do 10 tysięcy w takim zakresie referencyjnym, to widzimy tylko ich ilość. Ale nie wiemy znowu, jak one się kształtują jakościowo, z czego się składają. Dlatego rozmaz umożliwia u nas jeszcze pogląd na to, ile w tym wszystkim znajdziemy monocytów, eozinocytów, bazocytów, limfocytów i neutrofili. I w tym momencie możemy powiedzieć, że wprawne oko może doprowadzić do takiego stanu, że jeżeli widzimy dużo limfocytów i monocytów i eozinocytów, no to znaczy, że nasz układ odpornościowy jest bardzo, bardzo mocno zderegulowany. To znaczy, że trzeba go wspomóc jak najszybciej. I tutaj znowu przychodzą nam na pomoc probiotyki, dlatego że 80% naszej odporności to jest tak zwana tkanka GALT, czyli tkanka limfatyczna występująca w obrębie jelita i bakterie probiotyczne, które są doskonałymi trenerami tej odporności. Więc można powiedzieć, że taki GALT to jest powiedzmy nowo wybudowane osiedle, ale dopiero kiedy rodziny się zaczynają do tych blokowisk wprowadzać, to mówimy o tym, że zasiedlamy jelita probiotykami. Więc to jest tak naprawdę bardzo symbiotyczny twór, czyli jelito plus limfa i kwestie probiotyków. I znowu tutaj możemy powiedzieć, że te wszystkie elementy wzmocnienia odporności, czyli zmniejszenia możliwości infekcji przez choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze, przez zmniejszenie ilości alergii, tych odczuwalnych, zarówno IgE zależnych, jak i również chorób autoimmunologicznych, to przede wszystkim właśnie ta wspomniana wcześniej witamina D oraz probiotyki. Potem co my mamy w tej morfologii jeszcze za te 8 czy 12 zł? No mamy obraz czerwonokrwinkowy, czyli mamy RBC, czyli erytrocyty, red blood cells, czerwone krwinki. I mamy do tego całe parametry, czyli hemoglobina, a więc barwnik, który występuje w erytrocytach i przenosi tlen i dwutlenek węgla, czyli dba o tak zwaną wymianę gazową. Mamy także hematokryt, czyli ogólnie gęstość krwi spowodowanych no, wysyceniem tych wszystkich elementów czerwonych krwinek w całości osocza i pozostałych elementów morfotycznych, czyli tych płytek krwi, białych krwinek i tak dalej. I mamy wartości jak MCV, MCH i MCHC. Czyli to są już parametry związane typowo z tymi krwinkami czerwonymi, które pokazują nam no, na przykład, czy to jest anemia megaloblastyczna, sideroblastyczna i tak dalej. Czyli pomaga nam to ustalić charakter tej anemii. No niestety często lekarze patrzą, że jest obniżona ilość czerwonych krwinek, no to przepisujemy żelazo. Ale bardzo rzadko zwracają uwagę na to, czy to jest anemia wywołana na przykład niedoborem witaminy B2, B6, B9, B12, cynku i witaminy C. Rzadko też zdarza się, że taki lekarz popatrzy na to pod kątem tego dobra, jaka jest wchłanialność w jelicie cienkim, skoro tak naprawdę pacjent powiedzmy raportuje, że on się odżywia całkiem nieźle i ma jakieś tam warzywa liściaste, jak jakiś szpinak i tak dalej, no ale także ma w swoim menu takie żółtko jaja, ma podroby, ma czerwone mięso jak wołowinę, więc de facto no, tego żelaza powinno być w diecie dosyć sporo. Rzadko kiedy też patrzymy na żołądek, czyli na to, czy jest odpowiednia skala pH, tak? Czy te nasze komórki układzinowe żołądka wytwarzają optymalne ilości soków żołądkowych, co doprowadza do tak naprawdę sprawnego funkcjonowania czynnika Castla, czyli czegoś, co ma przynosić żelazo i witaminę B12 na dalsze wykorzystanie. Więc znowu Hipokrates, by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. To nie jest tak, że jak masz anemię, masz niski obraz czerwonokrwinkowy, to bum, trzeba ci dać jakiś sorbifer, tardyferon czy jakiekolwiek inne suplementy z żelazem. Wow, no jest to wszystko niesamowite. Słuchaj, jest to wszystko no, ogromnym stopniu połączone.
No i jak słucham tego, co mówisz, tego jakby no, natłoku tych informacji, no wydaje mi się to jeszcze bardziej nieprawdopodobne, w szczególności jeżeli chodzi o te liczby, jak tutaj tak szybko naprędce wyliczyłeś, w jakim stopniu, w jak wielkiej skali może być to problem tak naprawdę z tą i kliniczną, i subkliniczną ilością chorych, którzy chodzą po ulicach i nie zdają sobie z tego sprawy, a te stany chorobowe się powoli, powoli tam rozwijają. Od Tak, dłuższego ale wiesz czasu. co, powiem ci, że pozwól, że jeszcze wejdę w No, słowo, ja no, jeszcze nie skończyłem. To jest tak naprawdę mrologia i to nawet bez płytek krwi, bo jeszcze płytki krwi zgubiliśmy po drodze. Może no. być albo trombofilia, czyli tych płytek krwi jest bardzo wysoko, albo może być małopłytkowość, czyli tych płytek, no zgodnie z definicją, jest bardzo mało. Małopłytkowość może być elementem, który bardzo często uchodzi z tego samego źródła problemu, co niski obraz czerwonych krwinek, tak? Dlatego, że one z bardzo podobnego elementu wspólnego się wywodzą. Natomiast równie niebezpieczna jest tak zwana trombofilia, którą coraz częściej diagnozuje się u kobiet. U kobiet jest taki polimorfizm genetyczny, teraz niestety bardzo modny. Ludzie od naprotechnologii, ginekolodzy i tak dalej, lekarze prowadzący ciążę mówią, że ten polimorfizm PAI 4G występuje prawie u każdej kobiety. I wtedy trzeba też zbadać zespół antyfosfolipidowy, żeby wykluczyć na przykład problemy dotyczące wczesnych poronień, które bardzo często zachodzą w pierwszym trymestrze. Tak się składa, że my w naszej poradni dietetycznej BWell też w pewnym stopniu wyspecjalizowaliśmy się w leczeniu niepłodności, bo niepłodność, a bezpłodność to są no, zupełnie dwa różne elementy. Bezpłodność no, to jest trwały brak możliwości wydawania potomstwa. Czyli masz kobietę, która została brutalnie mówiąc wysterylizowana, czyli nie ma macicy, nie ma jajników, jajochodów i tak dalej, i facet, któremu powiedzmy urwało jądra. Nie? No to sorry, ale w takim przypadku dziecka nie będzie, choćbyśmy nie wiem ile się modlili, to raczej niepokalane poczęcie obserwowaliśmy tylko u Maryjki i Józefa, nie? Natomiast niepłodność to jest brak możliwości wydawania potomstwa, pomimo faktu, że pani ma jajowody, jajniki, macicę, pan ma jądra, ma członka i tak dalej, wszystko działa, uskuteczniają ostry seks co 2 dni, a mimo wszystko po roku tego potomka nie ma. I tutaj bardzo często pojawiają się kłopoty, które u kobiet są bardzo, bardzo zaawansowane. I tutaj pewnie wiele osób wie, że gospodarka hormonalna kobiet to jest taki domek z kart albo orchidea, czyli wystarczy nieostrożnie otworzyć okno i przeciąg, bum, cały domek z kart leży. Czy też orchidea, czyli musi być wilgotno, ale nie za wilgotno, musi być światło, ale nie za dużo światła i tak dalej, nie? Więc gospodarka hormonalna kobiet jest bardzo delikatna i to niestety często gwałcą sporty sylwetkowe, które doprowadzają do jakiegoś skrajnego obniżenia poziomu tkanki tłuszczowej i tak dalej. Ale o ile u pani jest to bardzo mocno uzależnione od stężenia prolaktyny, progesteronu, estradiolu, przewagi progesteronowej, przewagi estrogenowej, od gospodarki węglowodanowej, typu właśnie insulinooporność, czy też policystyczne jajniki, od stresu, od niedoczynności tarczycy, bo mówi się bardzo często, że tarczyca to trzeci jajnik, tak? Czyli ona jest bardzo mocno uzależniona od wielu procesów hormonalnych, nie tylko tych związanych z tempem przemiany materii. Ale u facetów mamy łopatologicznie prostą rzecz, którą bardzo często na szkoleniach obrazuję takim dowcipem, że prawdziwy facet potrzebuje jedzenia i seksu. Jeżeli twój facet jest smutny, a nie widzisz wzwodu, zrób mu kanapkę. Więc u panów jest tak naprawdę to mega proste i chodzi o równowagę między kortyzolem a testosteronem. Czyli facet, który jest przetrenowany, nie ma porannej erekcji, o której wspominał świętej pamięci Polly Queen. To no myślę, że tutaj jest przetrenowanie, przemęczenie, deficyty snu i tak dalej, jakieś niedobory i to należy zatkać. Ale u panów też bardzo często wysoka temperatura powoduje właśnie spadek wartości po prostu tych plemników, czyli powstaje tak zwana teratoozospermia. Więc tych plemników ogółem jest za mało, są one źle zbudowane, czyli na przykład jest sama główka bez witki, albo nie ma też ruchów postępowych, czyli te plemniki takie ogłupiałe są, zamiast posuwać się do przodu, to robią kółka po stadionie lekkoatletycznym. I mamy też niski współczynnik chromatyny, czyli w kwaśnym środowisku pochwy te plemniki bardzo słabo przeżywają, no wiemy jednak, że one tam ze 2-3 dni powinny wytrzymać, tak? I teraz, co jest powodem tego wszystkiego? Bardzo często właśnie wysoka temperatura, czyli ciasne gacie, jakieś tam super ciasne slipki i tak dalej, potem super ciasne spodnie rurki. Nie daj Boże, ktoś jeszcze ma pracę siedzącą, a nie daj Boże, jest jeszcze kierowcą zawodowym, który lubi sobie grzać fotel. To jest po prostu dramat. Bardzo często też pomaga suplementacja cynkiem, witaminą C, argininą, a w niektórych przypadkach no, trzeba wziąć też pod uwagę farmakoterapię, bo pan kiedyś się skusił na dwie tabletki metki dla lepszej sylwetki, no i okazało się, że o tym, żeby wziąć sterydy, to ktoś go poinformował, ale o tym, żeby zrobić PCT, czyli odblok, terapię pocyklową, no to o tym już mało osób wspomniało. Dlatego też no, my i paniami się zajmujemy w kontekście leczenia niepłodności. Póki co pochwalę się z zajebistymi rezultatami, bo ponad 60 par ma już dzięki nam dziecko, a tak naprawdę od 3 lat robimy to, co robimy, jeżeli chodzi o start poradni BWell. Więc
Były to osoby, które od 2, 5 czy 7 lat chodziły od lekarza do lekarza i nic nie było. A u nas w ciągu pół roku nagle informacja: Pani Gosiu, Panie Kubo, Pani Patrycjo, mamy poczęcie, hura. No i tak naprawdę potem jesteśmy wujkami, ciociami tego sukcesu w jakiejś części. Więc nawet właśnie w kontekście tych wysokich płytek krwi, trombofilia, zespół antyfosfolipidowy naprawdę bardzo ważne. Więc zobacz, zwykłej morfologii za 8 czy 12 zł można wyciągnąć multum informacji. Co mamy dalej w takich badaniach krwi? Glukoza i insulina. To są takie podstawowe elementy, które warto byłoby zbadać. I tutaj taka ciekawostka, zwłaszcza wokół insuliny, której zakres referencyjny jest od 2 do 25. Natomiast my powinniśmy mieć wyniki, uwaga, od 3 do 8. Nawet taka dwucyfrówka, czyli 10, 12, 15 insuliny, już wskazuje faktycznie na kłopoty dotyczące rozwijania się stanów przedcukrzycowych, czy też może być związane nawet z jakąś hipoglikemią reaktywną, czyli takim uczuciem wtyczki z prądu wyciągniętej, które może nastąpić po pół godzinie, godzinie, dwóch, trzech czy czterech od spożycia posiłku. Mamy także takie ciekawe badanie, jak HbA1c, czyli to jest hemoglobina glikowana. To pokazuje nam też gospodarkę węglowodanową, cukrów, ale retrospektywnie na podstawie ostatnich 3 do 4 miesięcy. Czyli my po tej hemoglobinie glikowanej zobaczymy, czy ktoś ma wynik do 5,2%, czy z tą osobą jest wszystko ok, czy to jest już na przykład taki wynik 5, 7, 6, 2% i wyżej, co wskazuje już na stany przedcukrzycowe i to jest taki ostatni dzwonek, aby wziąć swoje 4 litery w garść i po prostu coś ze sobą zrobić. Uskutecznić wysypianie, aktywność fizyczną i odpowiednią dietę, czyli po prostu styl żywienia, aby po prostu w przyszłości nie siedzieć na metforminie, a potem jeszcze na strzałach z insuliny czy też pompie insulinowej. Mamy też oczywiście lipidogram, czyli cholesterol całkowity, który tutaj odczaruje na starcie. To nie jest coś takiego, co ma nam dawać po prostu jakieś poczucie, że powyżej 190, na przykład 192, to już grób po prostu, nie? Idziemy do grobu i umieramy na zawał miażdżyca i wszystko po kolei. Bardzo często cholesterol jest źle rozumiany. Cholesterol jest bardzo ważny dla funkcjonowania układu nerwowego, ale także jest związany z odpowiednią pracą synaps, czyli tych elementów naszego układu nerwowego, które produkują neuroprzekaźniki, tak jak dopamina, serotonina, no i oczywiście te impulsy nerwowe też po mózgu przenoszą. Dlatego też myślę, że taka forma jako masło, żółtko jaja, śmietana, szpik kostny i tak dalej, wątróbka, podroby nie powinny budzić naszego strachu, że to jest produkt bogaty w cholesterol. To jest bardzo dobrze, że ten produkt zawiera cholesterol. Dla około 97% populacji to jest świetna informacja. Zła jest to informacja dla osób, które mają zaburzenie genu APOE4. Jak mamy apolipoproteiny zaburzone, no to wtedy faktycznie ten cholesterol powinniśmy ograniczać. Ale znowu, czy my tworzymy ogólne zalecenia dla wyjątków, czy dla reguły? Więc tutaj chyba też trzeba wziąć pod uwagę to dosyć zdroworozsądkowo. No, ale mimo wszystko to taka ciekawostka, że cholesterol związany z lipoproteiną HDL, czyli ten tak zwany dobry cholesterol, tak? Mamy też lipoproteinę LDL związaną z cholesterolem i trójglicerydy. I tutaj też taka ciekawostka, bo jak wiemy, albo i nie wiemy, choroby serca, czyli miażdżyca, jakieś tam zawały i tak dalej, jakieś incydenty sercowo-naczyniowe, zdarzają się w każdej grupie. Czyli zarówno tych, którzy mają niski poziom całkowitego cholesterolu, typu 120-150, tych, którzy mają średni poziom, typu 150 do 190 i tych, którzy mają 190 i powyżej. No więc powstaje pytanie, dlaczego tak naprawdę straszymy tym cholesterolem, zarówno spożyciem jego w formie posiłków, jak również tym cholesterolem, który mamy w krwiobiegu, a mimo wszystko gdzieś tam te choroby serca są obecne. No przede wszystkim miażdżyca jest bardzo mocną jednostką o podłożu prozapalnym, więc tutaj znowu prozapalny charakter równa się na przykład zaburzenie mikrobiomu, czyli bakterie jelitowe to są te podstawowe elementy, które mają koordynować stan zapalny czy przeciwzapalny, a po drugie spożycie, no cóż, gówna po prostu z diety, tak? Czyli pszenica, cukry, tłuszcze trans, nadmiar nabiału i tak dalej, wszystko po kolei, chemia spożywcza, czyli te przeciwzbrylacze, zagęstniki, wzmacniacze smaku, zapachu i tak dalej. Czyli dieta Kowalskiego, która jest przetworzona i składa się w dużej części z fast foodów, z jakichś wafelków, pączków, drożdżówek, kanapek z żółtym serem, na gdzieś tam jakiejś margarynie i tak dalej. To jest wszystko to, co niestety buduje u nas choroby w XXI wieku. I jeszcze taka ciekawostka, no bo jak widzisz o tych badaniach krwi, interpretacjach i powiązaniu tego, to można by gadać dobre 7 godzin. To chcę jeszcze poruszyć kwestię spoczynkowego poziomu trójglicerydów, czyli tych postnych, tych, które właśnie badamy w badaniu NASHTO, ale również tak zwanych postprandial, czyli poposiłkowych. I okazuje się właśnie, że nawet pomimo zachowania pewnych restrykcji żywieniowych, pomimo wdrożenia statyn, pomimo wdrożenia fibratów, fenofibratów, czyli tych leków, które mają kontrolować poziom lipidów w naszym organizmie, niestety jesteśmy w stanie zredukować ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jedynie o 30 do 40%. Więc część osób się cieszy, tak? Wow, o 1/3 zbiliśmy poziom
ryzyka dotyczącego rozwoju miażdżycy i zawału serca. Ale ja się pytam z kolei, skoro mamy 100% całości, a zmniejszyliśmy coś o 30 do 40%, to ile ryzyka pozostało? Pozostało około 60 do 70% ryzyka i to jest tak zwane ryzyko rezydualne, czyli to, które pozostaje pomimo wdrożenia terapii. I teraz tutaj jest ciekawostka, że od 20 lat był badany bardzo intensywnie mechanizm dotyczący właśnie badania trójglicerydów poposiłkowych, czyli jak one rosną po posiłku. Czyli tak samo jak pewnie zdajemy sobie sprawę, że jest takie badanie jak OGTT, czyli oralny test obciążenia glukozą. Łykamy taki kubek wody z 75 gramami glukozy i patrzymy, jak ta glukoza i insulina pikuje nam po godzinie i po drugiej godzinie. Tak samo tutaj badamy ten poziom trójglicerydów 4 godziny po obciążeniu takim właśnie posiłkiem specjalnym. To się nazywa Lipid Test Control i to jest rzecz, która na polski rynek chyba od dopiero początku 2020 roku weszła. Natomiast no, wielu krajowych diagnostów kardiologicznych, w tym pan profesor Różański, pan profesor Religa, tak, syn tego sławnego Religi, i pani profesor Syczewska i wiele innych osób, które są po prostu w tym advisory board całym, zwraca uwagę na to, że w pewnym czasie, im szybciej, tym lepiej, stanie się to po prostu standard, jeżeli chodzi o leczenie kardiologiczne. I dzięki temu będziemy w stanie wyłapywać taką wczesną prewencję tych chorób sercowo-naczyniowych, no bo u wielu osób, wedle badań amerykańskich, nawet tak zwana populacja zdrowa, czyli z super poziomem lipidów, bez stanów zapalnych, z super składem ciała, czyli krata na brzuchu i tak dalej, nie pijących alkoholu, nie palących, nie? Czyli po prostu człowiek zdrowy, nawet u tych osób jest 42% ryzyka. Wśród populacji, tak? 42% osób ma ryzyko właśnie nieprawidłowego metabolizowania trójglicerydów. Więc to jest niezmiernie ciekawe, że jest to znowu stan, który dotyczy wszystkich i pięknych, i brzydkich, i aktorów, i bogatych, biednych, i sportowców, wszystkich po kolei. No więc jak widzimy, to nie jest tak, że mamy tylko cholesterol całkowity poniżej 190, białe krwinki mieszczą się w zakresie referencyjnym, jest petarda. To wszystko musi być naprawdę dogłębnie zbadane, no ale to oczywiście wymaga też pewnego kunsztu, wiedzy, doświadczenia, czasu, no i umówmy się tak brutalnie, musi też swoje kosztować. To nie jest tak właśnie, że każdemu poświęcisz ten czas na interpretację wyników badań, zrobisz dietę, poświęcisz na to kilka godzin i będzie to kosztowało 100 czy 200 zł. To jest po prostu coś, co musi kosztować więcej z założenia. Jeżeli chcesz mieć to zrobione dobrze, no to musi to po prostu mieć też swoją cenę. No, tak jak wielokrotnie powtarzałeś na swoich szkoleniach z dietetyki i suplementacji i też odniosę się do Maćka Bielskiego właśnie a propos rozpisek. No, ludzie nie zdają sobie sprawy albo właśnie myślą, że to jest banalne, coś w stylu skomponuję ci dietę, skomponuję ci trening, a tak niestety nie jest. Jakby wszystko trwa. Potrzebna jest szersza analiza tego wszystkiego. I jakby nie ma prostych rozwiązań, tak jak mówisz. Niepocieszające jest to trochę, bo myślałem właśnie, wiesz, że jeżeli badania krwi są w miarę dobre, że jeżeli mamy te wyniki na poziomie zadowalającym, no to wydaje mi się, że większość populacji, gdy dostaje takie badania podstawowe, analizuje je, w cudzysłowie, na własną rękę, no i jeżeli tam widzi, wiesz, lekki rozjazd, minimalny, no to nie reaguje za bardzo. Natomiast jakby no jest też tak jakby drugie dno tego wszystkiego. Niestety, ale wiesz co, tak jak wspomniałeś, nie ma po prostu, nie ma prostego rozwiązania na takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli to się spina jakkolwiek pod kątem no, ekonomicznym. Niepokojący jest jednak dla mnie fakt, że ostatnio ludzie idą bardzo mocno w byle jakość. Po prostu na internecie, na Instagramie, na Facebooku, wszędzie po kolei szaleją rozpiski czy jakieś oświadczenia na bezpłatnych grupach, nie? Typu, nie wiem, Warszawa, Szczecin, ogłoszenia i tak dalej, że rozpiszę trening, w tym 3-miesięczną suplementację i tak dalej za 49 zł. Mówię, Chryste Panie, Boże widzisz i nie grzmisz, nie? No po prostu podejrzewam, że tam jest taki taśmociąg i wiesz co jest najsmutniejsze? Że pewnie jakby tam wjechała skarbówka facetowi na konto, to pewnie jakby zobaczyli ilość rekordów dziennie tych przelewów, to tam pewnie jest po prostu tego od zarąbania. Niestety ludzie zamiast pomyśleć, że nie ma takiego uniwersalnego planu na żywienie, na trening i tak dalej, że to tak jak mówisz, wymaga pewnej wnikliwości, poświęconego czasu, to po prostu musi to też swoje kosztować. No niestety wiele osób wychodzi tak patologicznie, że zjem sobie właśnie tutaj kanapkę z pasztetem, potem zjem sobie jakieś naleśniki z serem, zrobię sobie 10 pompek, 15 przysiadów i pobiegam wokół bloku i będzie spoko. No teoretycznie tak, bo to już pokazała chyba Chodakowska chociażby, kiedy właśnie zebrała wszystkich ludzi z kanapy i na tym polegał sukces. Natomiast wiemy też niestety, że bardzo duża część tych osób wylądowała prosto z kanapy na rozetki fizjoterapeutów, bo nie mieli żadnej świadomości ruchu, nie byli dobrze przygotowani, a była opcja przekazu z tego telewizorka czy z komputera, hopa, 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 zasuwa jeszcze 15.
I niestety osoby, które mają pewne krzywizny kręgosłupa, patologicznie rozwinięte, czy to jest skolioza, czy to jest hiperlordoza lędźwiowa, hiperkifoza, czy jakieś pozostałe kłopoty dotyczące zrutowanej miednicy, jakiejś kontuzji i tak dalej, osłabienia danych grup mięśniowych, no to niestety kończy się to potem właśnie bólem, kontuzją, jakimiś elementami. Dlatego chyba to pokazuje nam doświadczenie, jak powinniśmy to robić, albo jak nie powinniśmy tego wykonywać. No więc albo ktoś ma tę świadomość, niestety tych osób jest bardzo nisko, więc no, my tutaj sobie mówimy fajne, ciekawe rzeczy, ale podejrzewam, że to do bardzo wąskiego grona osób to trafi. Natomiast no, duża część niestety idzie w tą taniość, byle jakość i ja to po prostu zwalczam z uporem maniaka w każdym momencie. No jeszcze tylko nadmienię, że po prostu mi się tam zapala zawsze ta lampka, lampka kontrolna, lampka grzewcza, jak ja to mówię. No jak widzę, wiesz, właśnie plan treningowy i do tego jest od razu żywienie i do tego, tak jak mówisz, jest od razu suplementacja, czyli pakiet trzech rzeczy, czyli ta osoba, która sprzedaje to, tak naprawdę no nie zna się no na żadnej z nich, no jakby nie patrząc, jakby mamy ten świat, gdzie wchodzą te specjalizacje. Ja nie mówię, że od razu trzeba się wąsko specjalizować w jednej dyscyplinie sportu, tak? No ale jeżeli ten ktoś jest trenerem, no to jest trenerem. Jeżeli jest fizjoterapeutą, to jest fizjoterapeutą. Dobrze, jeżeli ma wiedzę z innych kierunków, tak żeby móc doradzić lub odesłać. No ale natomiast niestety no jakby nie możemy być specjalistami w trzech branżach jednocześnie tak naprawdę, nie? Dokładnie tak. Ale wiesz, powiem Ci, że a propos tego jeszcze poruszę pewien wątek, dlatego że też widzę w środowisku fitness, tak, czyli trenerzy, dietetycy, instruktorzy i tak dalej, wszyscy po kolei, właśnie chcą bardzo mocno iść w wąską specjalizację, gdzie kończy taki człowiek na przykład u nas, trenera personalnego i potem zapraszam go na takie szkolenie jak dietetyka i suplementacja, poziom pierwszy, drugi, trzeci, czyli po prostu ogromna piguła wiedzy z ogółu informacji. Czyli właśnie tych wszystkich rzeczy dotyczących kaloryczności, zachowania rytmu dobowego, probiotykoterapii, doboru składników żywnościowych i tak dalej, jakiegoś delikatnego zarysu klinicznego. A taka osoba mi mówi, że nie, ona teraz uważa, że ona powinna iść właśnie w bardzo specjalistyczne, wąskie szkolenia, typu trening i dieta w Hashimoto. Mówię, kuźwa, mówię, co ty gadasz za głupoty? Mówię, to znaczy, że jak przyjdzie ci kobieta ze zwykłą niedoczynnością tarczycy albo nadczynnością, to ty co będziesz robić? Lustrzane odbicie, że tutaj trzeba dać mało kalorii, to tu dużo i tutaj mało treningu, to tutaj dużo? No kurde, no najpierw musimy mieć chyba ogół informacji, a dopiero potem właśnie idziemy w szczegóły. Znowu tutaj cytuję Hipokratesa, by leczyć ciało ludzkie konieczne jest wiedza o całości zjawisk. Gdybyśmy chcieli specjalizować się od samego początku, nie mając naprawdę rzetelnej, ugruntowanej wiedzy, to przypomina to tak, jakbyśmy chcieli ocenić pokój po zerknięciu przez dziurkę od klucza, gdzie będziemy widzieli, nie wiem, no kawałek szafy, okno. No i to by było na tyle. I w nawiązaniu do tego na przykład, czy jest bezpiecznie, czy mogę tam wejść, patrzymy, wchodzę, jest okno, jest szafa, jest jakieś biureczko i tak dalej. Po czym wchodzisz i patrzysz, a tam na przykład trzykane korso z jeżącymi się już kłami na ciebie czyhają. No więc no, nie wszystko złoto, co się świeci. I tutaj też uważam, że trzeba po prostu dać solidny apel dotyczący troszeczkę, po pierwsze, tej pokory, której niestety teraz bardzo dużo brakuje, a drugie, po prostu naprawdę ugruntować wiedzę podstawową, a potem dopiero do tego się specjalizować. No tak, kierunki podstawowe, jakby nauki ponadczasowe powinny być najpierw pojęte przez danego adepta, a później można jakby specjalizować się, wybierać tą swoją ścieżkę. Natomiast wiadomo, no, klientów, jeżeli już mówię na przykład stricte, jeżeli chodzi o motorykę na przykład w koszu, no to nie będzie tak wielu jak klientów, którzy przyjdą po prostu potrenować, poruszać się, schudnąć, przytyć. Więc jakby na tym powinniśmy opierać swoją pracę, mając szersze horyzonty. Kuba, troszkę lżejszych tematów teraz. Powiedz mi, nowa versus stara szkoła dietetyki. Czym się różnią? Wiesz co, to zależy też, jak odnieść się do nowej versus starej szkoły. Bo gdybyśmy mówili o takim standardowym, utartym toku akademickim, to można powiedzieć, że nic się nie zmieniło od dobrych 50 lat. Tylko od kiedy tylko właśnie ten kierunek funkcjonuje, na niektórych uczelniach jest to powiedzmy 10 lat, na niektórych 20 lat, to wszystko tak naprawdę jest takie chałupnicze. Czyli właśnie dietetyka jako tutaj redukcja tkanki tłuszczowej i tak dalej. No ale tam są też farmazony straszne typu dieta 1000 czy 1200 kilokalorii jako przykład diety redukcyjnej. No to jest coś, co po prostu powinno dosyć dobrym kafarem w łeb dostać śmiercią naturalną. Natomiast jest też wiele uczelni, gdzie tutaj można wyłonić chociażby Collegium Balticum, można by wyłonić Pomorski Uniwersytet Szczeciński czy
Pomorski Uniwersytet Medyczny, przepraszam, w Szczecinie, czy kilka innych takich szkół, które w Polsce się znajdują, które faktycznie idą z duchem czasu i zatrudniają również właśnie praktyków z wieloletnim doświadczeniem, którzy mają tę wiedzę, mają tą pragmatyczną stronę opanowaną, tak? Czyli wiedzą, jak użytecznie po prostu te informacje przedstawić, jak to wszystko wykonać. Jeżeli chodzi zaś o tą starą versus nową dietetykę, to taka ciekawostka, że mamy trochę renesans, tak? Mamy takie odrodzenie i właśnie powrót do korzeni, sięgnięcie po te antyczne wartości. Z tego względu, że na przykład tradycyjna medycyna chińska, przez chyba WHO łaskawie zaakceptowana w 2019 roku bodaj, czy 18 w końcówce, to jest coś, co od 4000 lat funkcjonuje. I Chińczycy po prostu inaczej nazywali pewne rzeczy. Oni te choroby właśnie, które my nazywamy autoimmunologicznymi, oni mówili, że w tych przypadkach należy wzmacniać element ziemi, tak? No oni to nazywali tak, my to nazywamy koordynacją układu odpornościowego, probiotykoterapią, witaminą D i tak dalej, odrzuceniem właśnie tych czynników antyodżywczych, takich jak pszenica, cukier, mleko w nadmiarze, kwasy tłuszczowe typu trans i pozostałe związki odżywcze o charakterze prozapalnym, więc tak naprawdę właśnie antyodżywcze. Co jeszcze się zmieniło? No myślę, że kiedyś, i to ja nawet widzę, no bo ja od bardzo długiego czasu siedzę w branży, od 2006 roku. Natomiast po raz pierwszy zajęcia jako trener personalny prowadziłem w 2008, no ale też jakby cały czas funkcjonowała mi, przyświecała mi ta główna myśl w postaci właśnie ruchu, jako czegoś, co generuje deficyt kaloryczny, coś, co po prostu ma też no, wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i sprawność, no bo tutaj cytując Toma Waldrona, motion is lotion, tak? Czyli chyba wiemy, że ruch wpływa na nasz układ nerwowy, na układ odpornościowy i generalnie ruch to życie. Natomiast no, zawsze moją główną zajawką była właśnie dietetyka, żywienie. Więc kiedyś, powiem Ci, od 2008 roku, kiedy przychodziła osoba otyła z nadwagą, kobiety po ciąży i tak dalej, to pytali się, w jaki sposób można trwale spalić tą tkankę tłuszczową. No i na dzień dobry mówiłem im, że ja jestem trenerem personalnym, a nie bogiem i trwałość tego efektu zależy po prostu od ich systematyczności. Jeżeli będą cały czas kontrolowali swój sposób żywienia, czyli ucinamy to słowo dieta jako coś czasowego, jako coś strasznego, niskokalorycznego i bardzo no, niedoborowego, tylko wiemy, jak zmienić nawyki żywieniowe, jak zmienić nasz styl życia, czyli ograniczyć papierosy, alkohol, postawić na wysypianie się i tak dalej, to już naprawdę da nam fajny efekt. Czyli takie osoby zamieniając jakieś kanapki pszenne, gdzie wiesz, no, zjadasz kilka bułek czy kilka kanapek z chleba pszennego, dostarczasz 300-500 kilokalorii, natomiast ta sytość jest na 10-15 minut, potem znowu jesteś głodny i znowu coś podjadasz. Więc no, kant dupy rozbić takie rozwiązanie jest. Dlatego w zasadzie dużo lepszym pomysłem byłoby zjedzenie owsianki albo gryczanki, jaglanki, tak? Więc wszystkie te formy płatków, które są nieprzetworzone, zawierają większą ilość błonnika. Zupełnie lepiej budują w ten sposób wysoki poziom leptyny, tak? Czyli tego hormonu dotyczącego sytości. Dorzucimy do tego trochę siemienia lnianego, dorzucimy do tego troszeczkę orzechów, jakieś owoce świeże, suszone, może jakąś ciutkę białka serwatkowego na przykład. I dzięki temu ten posiłek jest dużo bardziej zbilansowany, jest dużo bardziej sycący, satysfakcjonujący. Więc mi to przyświecało od dawna. Natomiast teraz dietetyka nowoczesna to jest przede wszystkim właśnie ogromny zwrot w stronę chorób cywilizacyjnych, w stronę przewlekłych chorób zapalnych, w kierunku neurodietetyki, tak? Czyli kwestii dotyczących właśnie wsparcia naszego mózgu, wsparcia naszego układu nerwowego przez właśnie odpowiednio zbilansowane żywienie, suplementację i zachowanie higieny życia. To jest ogromny zwrot w kierunku chorób sercowo-naczyniowych, dlatego że blisko 40% osób na świecie umiera z perspektywy właśnie chorób serca. Dlatego też no, myślę, że lekarze mają takie swoje posępne powiedzenie: palisz czy pijesz, bo albo umrzesz na zawał, albo na nowotwór. Faktycznie 39% zgonów na świecie wynika z chorób sercowo-naczyniowych, 21% z nowotworów, a pozostałe to są jakieś przewlekłe stany zapalne, infekcje itd. No i mniej niż 1% to zabójstwa. Albo choroby sercowo-naczyniowe, albo choroby neurodegeneracyjne zbierają swoje żniwa. Ostatnio właśnie w naszej branży bardzo modnym przedrostkiem jest słowo neuro. Tak samo słowo oczywiście jako neurotrening i neurodietetyka. Czym się charakteryzuje ta neurodietetyka? Przede wszystkim jest to żywienie człowieka i suplementacja w zgodzie z jego układem nerwowym. Czyli my poczytujemy takie najprostsze elementy neurodietetyki jako właśnie polepszone skupienie.
polepszony nastrój. Natomiast w dalszym, szerszym kontekście rozpatrujemy to właśnie jako działanie mające zapewnić nam remisję stanu depresyjnego, spowolnienie albo remisję właśnie takich chorób neurodegeneracyjnych o podłożu autoimmunologicznym, jak MS, czyli stwardnienie rozsiane, jak choroba Parkinsona, Alzheimera, demencja starcza, jak kwestie dotyczące jakichś autoimmunologicznych zapaleń mózgu. Więc wszystko to, co ma wesprzeć nasze zdrowie psychiczne, nasze samopoczucie, ten mental well-being, naszą koncentrację, kwestie dotyczące wysypiania się, napęd życiowy, czyli równoważenie tych neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotonina, kwas gamma-aminomasłowy, acetylocholina, to wszystko składa się na neurodietetykę. Czyli mówiąc wprost, tak naprawdę zamykając to w ścisłej definicji, zdrowy mózg to zdrowa dieta, a jak często mówią też psychiatrzy, chore jelita to chora psychika. Dlatego też znowu wiemy, że bardzo wiele tych schorzeń, nawet takich jak schizofrenia, depresja, ma swój udział właśnie znowu w zwiększonej przepuszczalności bariery jelita cienkiego, następczych alergii pokarmowych IgG zależnych, opóźnionych, no i tak naprawdę również związków, które bardzo mocno psują funkcjonowanie układu nerwowego. Dlatego też mówimy, że takie parametry jak magnez, selen, cynk, kwasy K3, probiotyki, cholesterol, aminokwasy, to są chyba najcenniejsze takie elementy wsparcia w naszym układzie nerwowym. Czyli tak jakby, wiesz, nic powiedzmy odkrywczego, natomiast zebrane pod kątem no, pracy mózgu. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. A powiedz mi, jakie będą kolejne ruchy w dietetyce w najbliższych latach? Jakie są Twoje prognozy, jakie są Twoje przewidywania? To zależy, czy znowu pójdziemy w ten charakter mainstreamowy, czy pójdziemy właśnie w taką wysokojakościową dietetykę. No myślę, że w mainstreamie niestety będzie dalej rozwijało się to, co się rozwija, czyli w dużej mierze po prostu będzie sprzedawane gówno w papierku po cukierku. Przepraszam za dosadność, ale no, oczywiście. Tak to postrzegam. Ale z drugiej strony mam nadzieję chociażby, że w pewnej części będzie taki charakter jednak utrzymania jakościowego, ale wygodnego posiłku. No i tutaj myślę, że takim bardzo fajnym, rozwijającym się trendem już od wielu lat, ale bardzo popularnym w czasach ostatnich, jest tak zwany MRP, czyli Meal Replacement Protein, czyli to są te posiłki po prostu zastępcze w charakterze takich gęstych smoothie do picia. No i tutaj myślę, że wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym produktem na tle konkurencji światowej jest produkt Supersonic. Na pewno kojarzymy no, wiele takich produktów MRP, które pojawiło się w przyszłości. Część z nich ma tak naprawdę perfekcyjnie zbudowany marketing, że na każdym kroku po prostu widzisz taką odżywkę na H i po prostu no, ona ci śledzi. Tak? Aha, natomiast, wiem o czym mówisz. Tak, natomiast Supersonic jest tutaj produktem o tyle niesamowitym, ponieważ po pierwsze, co najważniejsze, jest świetnie smakowo. Co jest dosyć dziwne, bo jest to produkt zbudowany na białkach wegańskich. Tam mamy białka konopne, tak, czyli hemp protein, mamy białka grochu, białka dyni. No, nie wiem, czy masz jakieś doświadczenia w zjadaniu właśnie tych białek wegańskich, no one po prostu smakują jak taka mąka z wodą wymieszana, więc generalnie no, nie urywa to dupska, za przeproszeniem. Kolejnym elementem, który jakby różnicuje właśnie Supersonika na tle reszty, jest to, że tam jest nie tylko super smak, ale także mamy świetne dodatki. Mamy takie drożdże z klasy jarowia. Jarowia to jest przez Y pisane. To jest niesamowita wartość odżywcza, która jest bardzo mocno wykupywana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I wiesz, co oni robią? Oni to dodają do paszy swoich koni wyścigowych, no, gdzie myślę, że hasło koń arabski tak jest znane chyba na całym świecie. No tak. I jarowia poprawia wszystkie parametry tych koni. Od ich wydolności przez zdrowie, stan kopyt, lśniącą skórę, sierść i tak dalej. Wszystko po kolei. Ale mamy tam także etylowe estry kwasów tłuszczowych. Co to jest? To jest tak, jakbyś wycisnął esencję z takiej oliwy z oliwek, oleju z ogórecznika, z siemienia lnianego i tak dalej i w porcji 5 ml zawarł niezbędną dawkę o wysokiej bioretencji. Czyli to jest wszystko to, co po prostu z maksymalną efektywnością zostaje wykorzystane w Twoim organizmie. No ponadto mamy takie rzeczy też jak likopen i pozostałe te fitozwiązki, błonnik, wszystko po kolei. Więc masz takiego supersonika wzbogaconego o te etylowe estry kwasów tłuszczowych, o likopen i wiele innych superfoodów i bum, tak naprawdę w przeliczeniu na posiłek masz 8 zł kosztu. Teraz powiedz mi, czy jesteś w stanie na mieście zjeść cokolwiek sensownego, zbilansowanego w takim całościowym udziale pod kątem błonnika, kwasów tłuszczowych za 8 zeta? No sorry, nawet jak weźmiesz sobie taki posiłek powiedzmy z lodówki, tak, taki typu nie wiem, kasza, bulgur z łososiem, z warzywami i tak dalej, no to kosztuje to około 20 zł. Przynajmniej. Tak, więc tutaj naprawdę jest super kwestia i uważam osobiście, że w tym środowisku bardziej i mniej myślącym myślę po prostu, że
już niebawem te posiłki MRP, czyli dla wszystkich zabieganych. No umówmy się, że człowiek w XXI wieku zasuwa jak taki dziki osioł i wiele osób mówi, że kurde, no stary, okej, cały dzień spoko, ale mam problem z tym śniadaniem, bo wstaję rano, muszę wyszykować dzieciaki, zawieźć je i tak dalej i jeszcze jak mamy jakieś omlety smażyć, robić jakieś tam owsianki, no to jest masakra. A wypełnienie takiego shakera, tak, zalanie wodą, czy jakimś mlekiem migdałowym, czy innym płynem, dodanie właśnie tych miarek supersonika, wrzucenie tam saszetki z tymi etylowymi estrami kwasów tłuszczowych, no to jest minuta roboty. Potem 15 sekund na wybełtanie i bum, tak naprawdę masz pełnowartościowy posiłek, który też, notabene, warto to zaznaczyć, jest bardzo sycący. To nie jest tak, że ty wlewasz w siebie wodę i za 15 minut burczy ci w brzuchu. Absolutnie. Dzięki właśnie przemyślanej strukturze tych posiłków, ta po prostu jakość, wartość tego posiłku naprawdę trzyma przez dobre 3-4 godziny. Więc to jest naprawdę super sprawa, aby coś takiego uskutecznić. Natomiast wracając do twojego pytania, myślę, że niestety w tej dietetyce mainstreamowej, tej, która trochę mniej myśli, ja przeliczam wszystko na najprostszy efekt, te MRP będą lansowane, które wychodzą najtaniej. Nikt nie popatrzy na tę jakość, czyli wybiorą produkt, który na przykład kosztuje 4 zł za porcję, a nie 8 zł za porcję, no bo po prostu, żeby było taniej. A myślę, że w koncepcji odżywiania, jeżeli chodzi o naprawdę relatywnie niskie kwoty, no bo uważam, że 8 zł na posiłek to nie jest dramat, to myślę, że ten element jakościowy, mam nadzieję, będzie po prostu coraz bardziej popularny. Czyli takie żywienie przyszłości jest prognozą na najbliższy czas. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze, Jakub, bo gorące tematy w dietetyce, jak dobrze pamiętasz i ja też dobrze pamiętam, kiedyś były sprzeczki na temat keto versus high carb. Czy HMB jest dobre? Czy nasycać się kreatyną, czy nie? O co dzisiaj spierają się dietetycy? O wszystko tak naprawdę. O niestety, wszystko. Niestety w związku z tym cytatem Izabeli Wentz, że jesteśmy nauką ścisłą, która na jedno zadane pytanie ma wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. Myślę też, że doskonale będzie podsunąć tutaj cytat Józefa Piłsudskiego. Opinia jest jak dupa, każdy ma własną i śmierdzi ona wszystkim wokół. No niestety problem polega na tym, że dietetycy zamiast chcieć się dogadać jakoś, to po prostu jest bitka o to, kto ma lepszą ma rację. Rację. Tak, tak, cytując Dzień Świra z Markiem Konradem, moja Mojsza jest... Tak? No i niestety tak to wygląda. Dlatego też dla wielu osób jest to bardzo duży problem, żeby odnaleźć się jakoś w tym świadku. I to niestety uważam działa tylko i wyłącznie na niekorzyść całej branży, na spadek wiarygodności tych wszystkich koncepcji. I dlatego można powiedzieć, że dobra dieta to przede wszystkim taka, która pasuje Twoim indywidualnym założeniom sportowym, życiowym, zdrowotnym itd. Można powiedzieć, że ta sama osoba może być na przykład na diecie intermittent fasting, czyli postów okresowych. Równie dobrze zgrałaby się u niej dieta ketogenna, tak? Czyli ta wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa. A z drugiej strony to mógłby być również taki element diety, powiedzmy, zbilansowanej, tak? Czy jakaś dieta, powiedzmy, no, taka fleksitariańska, czyli ograniczenie na przykład posiłków wysokobiałkowych zwierzęcych na część pewnego zastąpienia produktami roślinnymi. Kłopot polega na tym, że niestety bardzo wiele osób, zwłaszcza właśnie tak mocno legitymujących się tym nurtem EBM, wybiera sobie jedno, dwa czy też trzy badania i na tej podstawie trzech badań na przykład obalić 99 badań, które pokazały inaczej. I to jest właśnie bardzo duży problem, gdzie duża część osób to podchwyciła, nie mając absolutnie żadnej dogłębnej wiedzy na temat fizjologii, na temat ogółu tych procesów, które zachodzą w naszym organizmie. Oni teraz mówią, albo pan, albo pani XYZ pokazała, że to jest w ogóle farmazon i tak dalej, to jest naciąganie ludzi na kasę i tak dalej. No, najczęściej właśnie głównym tłem tego problemu są problemy osobiste danej osoby i tego, że ktoś coś sprzedaje, ktoś się gdzieś tam dobrze odnalazł, komuś to się monetyzuje i po prostu on teraz za wszelką cenę będzie robił pod górę. No to jest tak jak modlitwa sąsiada znowu z Dnia Świra, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy my mieli lepiej, tylko żeby sąsiad miał gorzej. Niestety taka zawiść i po prostu problemy osobiste doprowadzają właśnie do spadku wiarygodności działań dietetycznych. W kontekście tego, co mówiłeś, każda dieta może być dobra, jeżeli jest dobrze dopasowana. Przede wszystkim fundamenty tej dobrej diety powinny być takie. Powinna być to dieta nieprzetworzona, czyli znowu płatki owsiane, gryczane, jaglane i tak dalej, zamiast popularnych płatków z telewizji, tak? Czy to te z cynamonem, te z miodem, czy te z kółeczkami, kwadraciki, czy jakieś tam z czekoladą. Na przykładzie czy produktów wysokobiałkowych. Lepszy jest dorsz, mintaj, morszczuk, czy pierś kurczaka, indyka, niż parówka, kiełbasa, salceson. I tak dalej, i tak dalej. No myślę, że każdy nadąża za tym, że po prostu produkt bliższy naturze jest zawsze dla nas zdrowszy i lepszy. Drugi ten filar podporowy dobrej diety to produkty zróżnicowane, czyli właśnie wybierzmy sobie z węglowodanów na przykład kaszę gryczaną, ziemniaki, bataty, chleb żytni na zakwasie bez drożdży,
i jakieś, powiedzmy, owoce, warzywa. To samo w kontekście tłuszczów. Weźmy do wyboru orzechy laskowe, weźmy na przykład oliwę z oliwek, olej lniany i tak dalej, czy jakąś właśnie tłustą rybę zimnowodną w pokroju makreli na przykład. No i weźmy sobie z tych białek na przykład takie białko konopne, weźmy sobie chudą rybę, chude mięso i coś jeszcze. I naprawdę z takich produktów, dosłownie po 5 w każdej gamie, można gotować i gotować i gotować tak naprawdę do upadłego, cały czas zachowując różnorodność, mieszając wybór warzyw, grzybów, owoców, przypraw i tak dalej, sosów, więc naprawdę możliwości są ograniczone. I wokół tego powinna orbitować cały czas współczesna dietetyka. Oczywiście ona może być low costowa, czyli możemy mówić tutaj cały czas o piersi kurczaka z ryżem i tak dalej, jakimiś warzywami, ale mogą to być też trochę bardziej, powiedzmy, hipsterskie formy, tak? Czyli mięczaki, owoce morza i tak dalej, jakieś krewetki. To mogą być oczywiście również produkty nieco bardziej hipsterskie, tak? Jak może być powiedzmy aronia, ale może to być i acerola, miechunka i tak dalej. W zasadzie po prostu każdy, kto ma jaki portfel i kto co lubi, to powinien zjadać, ale te filary podporowe są niezmienne. Są najważniejsze. Jakubie, dziękuję Ci ślicznie za tą naszą część główną. Powoli będziemy zbliżać się do końca. Czy poleciłbyś słuchaczom jakąś książkę i jakieś szkolenia? I proszę tutaj w tej części o polecenie również Twoich szkoleń. W kontekście książek, bo od tego pozwolę sobie zacząć, myślę, że mogę polecić swoją książkę, czyli Możesz jeść wszystko. Od razu mówię, że ja nie jestem wydawcą tej pozycji. Książkę wydało ogromne wydawnictwo z Warszawy, Burda International, czyli to samo wydawnictwo, które kojarzymy chociażby z National Geographic. Współautorką jest Aldona Sosnowska-Szczuka i teraz te publikacje w zasadzie poleciłbym każdemu. Zarówno osobom, które chcą dopiero rozpocząć przygodę z dietetyką, jak również tym, którym wydaje się, że właśnie o żywieniu sporo wiedzą. No myślę, że dzięki tej książce mogą zrewidować swoje poglądy, a nie ukrywam, że tutaj ogromna wartość, która płynie ze strony Aldony, od mojej współautorki, jest taka, że ona tą całą wiedzę, którą postarałem się i tak zobrazować w taki prosty sposób, ona jeszcze z tego wycisnęła esencję i uprościła do tego stopnia, że nie trzeba być dietetykiem, nie trzeba być trenerem personalnym czy instruktorem, aby to zrozumieć. Myślę, że każda osoba wyciągnie odpowiednią esencję wiedzy z tego, a to, że zostały po każdym rozdziale dołączone również przepisy na jakieś właśnie czy to śniadania, czy obiady, czy kolacje, czy jakieś shake'i, smoothie i tak dalej, naprawdę będzie bardzo mocno otwierało oczy większości osób. Książka nie jest droga, bo kosztuje chyba 44,90, natomiast podejrzewam, że jak wpiszecie w internecie Możesz jeść wszystko, Maurycz, to na pewno znajdziecie jakieś różne i wyprzedaże i tak dalej, gdzie w bardzo atrakcyjnej cenie taką książkę będzie można zakupić. Książka z tyłu posiada całą bibliografię, tak, czyli jest właśnie też evidence-based, czyli mamy tam wszystkie parametry dotyczące przesiąkliwej bariery jelita cienkiego, dowodów dotyczących pszenicy, dotyczących anabolizmu, spalania tkanki tłuszczowej, działania kawy na ludzki organizm, kwasów tłuszczowych i tak dalej, miażdżycy, no wszystkiego po kolei, więc można sobie dla ambitnych po prostu te wszystkie dowody zrewidować. Niemniej jednak uważam, że ta książka, orbitując wokół takich bardzo ciekawych tematów, w zasadzie, czy można jeść po 18, czy co z owocami, co z nabiałem, co ze śniadaniami, czy kawa jest zdrowa, ile się nawadniać, jakie robić wypieki, z czego piec i tak dalej. No myślę, że poza taką bazą merytoryczną dotyczącą właśnie kształtowania nawyków żywieniowych, kalorii, wyboru źródeł pożywienia, czyli co z węglowodanów, białek i tłuszczów raczej warto byłoby uwzględnić, a co nie, myślę, że to jest naprawdę super sprawa, więc po prostu do internetu odsyłam Was i tam można tę książkę sobie znaleźć. Druga sprawa, taka bardzo też wartościowa dla naszych wszystkich sympatyków, jest taka, że odsyłam Was do wydawnictwa Galaktyka. galaktyka.com.pl to jest bardzo duże wydawnictwo też z Łodzi, które ma nie tylko liczne publikacje polskich autorów, ale także bardzo mocno lubuje się w wydawaniu książek na licencji. Więc takie książki jak na przykład Kelly Starrett, bądź Sprawny jak Lampard, czy Skazany na biurko, czy właśnie Dieta Keto pod lupą autorstwa Jimmy'ego Moore'a i doktora Erika Westmana, to są chociażby niektóre tytuły, a tam naprawdę tych pozycji jest multum. I teraz fajna wartość dla słuchaczy naszych. Na hasło Maurycz, czyli na moje nazwisko, macie tam przez cały rok 35% rabatu na każdą książkę. Więc super, możecie kupić sobie książki dotyczące, czy to nie wiem, hodowania psów, fotografii, podróży i tak dalej, ale także oczywiście fizjoterapia, trening personalny, dietetyka, gdzie a propos samego treningu jest teraz bardzo fajna książka wydana o nazwie Trening mięśni pośladkowych. I to nie jest, jak wynika z nazwy, tak, jakaś książka dla bikiniarki, tak, gdzie te pośladki są katowane po prostu z uporem maniaka. To jest książka, która omawia całą funkcję mięśni pośladkowych, czyli chociażby pionizowanie sylwetki, łańcuch posturalny, prewencja bólu dolnego odcinka pleców i tak dalej. Więc naprawdę super książka. I jest przepraszam, na przykład przepraszam cię, Jakub, czy to jest tego gościa, który ma ten glute lab cały?
Chyba tak, chyba Chyba tak. Wiesz tak, co? nie? Okej. Natomiast co jest jeszcze takiego ciekawego? Mark Rypto, Starting Strength, czyli zacznij od siły. Naprawdę też bardzo, bardzo fajna książka dla każdego, kto chciałby nabyć tej podstawowej sprawności, chciałby wiedzieć, jak te wszystkie przysiady wykonywać dalej. Więc ponownie książka dostępna dla każdego. Propos książek to by było chyba tyle, dlatego że no, nie chcę was kierować w stronę biochemii Harpera, Schreiera, bo to są wysoce nieprzyswajalne lektury, chociaż no, uważam, że jedna z tych biochemii jest dużo fajniej i ciekawiej napisana niż ta pierwsza. Co jeszcze takiego możemy dać? Jeżeli chodzi o szkolenia. Jeżeli chodzi o szkolenia, no to nieśmiało kieruję was w moją stronę, tak? Czyli www.maurich.com, czyli nasze centrum dydaktyczne. Zarówno szkolenia stacjonarne, no na tę chwilę, na 16 października 2020 roku, no niestety wiemy, że raczej tych szkoleń trenerskich troszeczkę unikniemy, bo zamykają siłownie, przynajmniej taki mają plan od jutra. Natomiast mamy bardzo dużą ofertę, jeżeli chodzi o szkolenia online bądź live streaming. No i teraz 24-25 października będziemy mieli ostatnią edycję właśnie mojego tego sztandarowego szkolenia z dietetyki. Czyli dietetyka i suplementacja poziom pierwszy, drugi, trzeci. To jest po prostu szkolenie flagowe, które od 8 lat, od samego początku firmy, od 2012 roku. Budowało naprawdę ogromne grupy i dzięki temu nasi kursanci mogli zobaczyć, że taki sposób z entuzjazmem, tak, z zajawką, z jaraniem się tą dziedziną, można powiedzieć wiele rzeczy o żywieniu w taki sposób naprawdę bardzo interesujący i jednocześnie pragmatyczny. Czyli co robić, a czego nie robić i jak to w kontekście stylu życia i wysiłku fizycznego, jak można to utorować. Poradnia dietetyczna BWL, czyli www.b-wll.pl. To jest nasza poradnia dietetyczna także online, więc do Szczecina nie trzeba przyjeżdżać. Można to sobie spokojnie na jakimś Skype'ie czy innym komunikatorze ogarnąć. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, my też orbitujemy bardzo mocno wokół wyników badań krwi, kwestionariusza, czyli no ta diagnostyka u nas jest tak naprawdę mocno, mocno czuła, mocno taka nastawiona na powiedzmy karabin snajperski. Co jeszcze Tomku mogę Ci powiedzieć? Może jeszcze suple, bo to jest też ciekawa wartość. Właśnie jak omawialiśmy te kwestie dotyczące witamin, probiotyków i tak dalej, to głównie chciałbym Was pokierować do polskiego producenta suplementów diety, czyli do firmy Labuan. Firma Agaty Patynowskiej, która od 4 lat funkcjonuje na rynku, a od 3 lat ja mam możliwość być ambasadorem i również formulatorem wielu produktów, które tam się znajdują. I chciałbym Wam polecić moje dziecko, że tak powiem, czyli preparat OmegaVit, czyli coś, co zawiera w sobie witaminę D3, K2, witaminę A, ale także kwasy tłuszczowe omega-3, EPA, DHA i luteinę oraz zaaksantynę, co wspiera zdrowie Waszych oczu. No wiadomo, że my jesteśmy populacją, która jest przykuta do smartfonów, do telewizorów, do komputerów, więc luteina i zaaksantyna w tej przebadanej proporcji 5 do 1 naprawdę super sprawa dla większości z Was. A także no, pamiętacie, że witamina D jest tym filarem podporowym. Super sprawa, bo macie 60 kapsułek za naprawdę dobrą cenę w takim produkcie all in one, tak? Czyli dawki są naprawdę fajne i może to uskutecznić u Was podstawę tego samopoczucia, jak również probiotyki, czyli taki filar główny, probiotyk number one. Jest coś, co z OmegaVitem spina się jako po prostu główny filar podporowy. I teraz bonus dla Was. W związku z tym, że ambasadorem jestem od 3 lat w tej firmie, to mamy wyrobione hasło Maurich, czyli znowu moje nazwisko. Ono przez cały rok daje Wam 20% rabatu na pojedyncze produkty i 15% na produkty dwupaków, tak? Które też już są jakby z zasady przecenione trochę, a to hasło jeszcze ściąga 15% z tej wartości. No i to by było chyba na tyle. Bardzo dzięki, Kuba, za też tak samo polecenie tych suplementów. Jak to mówiłeś na szkoleniu właśnie z dietetyki i suplementacji, warte uwagi są te wszystkie proporcje. I chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę słuchaczom, że jeżeli są produkty gotowe, stworzone mieszanki przez ciebie na takich proporcjach oparte, jak powinny być, no to są zdecydowanie produktami wartymi uwagi, gdyż jakby dobieranie tych dawek na własną rękę może być ciężkim zadaniem. Jakubie, na sam Dokładnie. koniec bardzo prosiłbym Cię jeszcze o cytat lub myśl na zakończenie rozmowy, z którym chciałbyś zostawić słuchaczy. To będą trzy cytaty. Trzy cytaty. Już padło ich Trzy cytaty. wiele, ale proszę Cię jeszcze o więcej.
Dobrze, czyli tak, Antoine de Rivarol powiedział kiedyś, że kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę. Dlatego pamiętajcie, że tych wyników badań naukowych, doświadczeń empirycznych, czyli popartych doświadczeniem, jest bardzo dużo i każdego dnia powstają jakieś anegdoty i tak dalej, obserwacje, dyskusje wśród badaczy, ale ta wiedza bardzo powoli przysiąka do mainstreamu. Dlatego też zanim to pojawi się na każdym portalu internetowym, w każdej telewizji śniadaniowej, na każdym programie studiów, to podejrzewam, że tak około 10 do 20 lat minie. Dlatego pamiętajcie, że pionierzy mają trochę pod górę, jak taki Syzyf, toczą ten kamień pod górę i pod górę, niejednokrotnie spotykają się z hejtem, natomiast bardzo często wychodzi po wielu latach, że to oni właśnie mieli rację. I tutaj, czy to Galileusz, czy Kopernik i tak dalej, czy pozostali ludzie, którzy właśnie w tej koncepcji żywieniowej pracują w naszym modelu, czyli tym wysokojakościowym, koniec końców okazuje się po wielu latach, że ci wszyscy, którzy po nich cisnęli, no po prostu byli w błędzie, a właśnie my mieliśmy rację. Drugi cytat, taki bardzo mocno rozbudzający wyobraźnię, Ann Wigmore. Żywność prawidłowo zbilansowana może być najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym lekarstwem, zaś źle dobrana najpowolniejszą trucizną. Czyli musimy zwrócić uwagę w stronę tej diety nieprzetworzonej, w stronę diety zróżnicowanej, i to jest, słuchajcie, po prostu kamień węgielny żywienia. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś kiedyś pomyślał o tym, żeby mieć strategię na jedzenie ptysiów, zagryzanie lodami i popijanie kawy z karmelem, żeby to było odchudzające, żeby to sprzyjało zachowaniu niskiego stanu zapalnego i ogólnie dobrze zasilało nasz organizm. Zawsze wszystkie te przesmaczne, przeładowane chemią rzeczy i cukrem niestety będą wpływały ujemnie na nasz organizm i zdrowie, i o tym chciałbym, żebyście pamiętali. I ostatni cytat, to jest bodajże Jason Fung, czyli: Twoje wybory żywieniowe, które dokonujesz każdego dnia, dają ci zdrowie, o którym marzysz. Czyli to jest takie przedłużenie trochę koncepcji Marka Lalonda, czyli kanadyjskiego ministra zdrowia, który w 1972 roku bodajże stworzył tą słynną koncepcję pól zdrowia i powiedział mianowicie, że 53% szans na zachowanie zdrowia to jest nasz styl życia, na który składa się propagowanie aktywności fizycznej, podążanie właśnie dobrą, zbilansowaną, nieprzetworzoną dietą i kwestie dotyczące unikania używek. Zaś czynniki genetyczne, środowiskowe i cała biologia człowieka to jest coś, co ma wkład po 10-15%. Więc geny nie są naszym przeznaczeniem, geny nie powiedzą nam, na co my umrzemy, za to geny mogą nam mówić, jak mamy żyć. I tutaj właśnie te 53% szans to zasługa tego, co robimy dnia każdego. Czyli tak znowu podsumowuję trochę do Jasona Funga. Jeju, Kuba, dziękuję Ci ślicznie za tą rozmowę. Dziękuję Ci za masę, masę, masę wartościowych treści. Mam nadzieję, że słuchacze docenią to i bardzo Ci dziękuję. No i tyle ode mnie, tyle od Jakuba Mauricza. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dziękuję pięknie, dziękuję Ci Tomku, dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego kilka elementów, a jeżeli tempo było za szybkie, to jest podcast nagrany, więc zawsze możecie to przesłuchać jeszcze raz. Także dziękuję jeszcze raz, wszystkim życzę zdrówka i pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam.